Jeżeli podczas nagrania zobaczycie takie coś, to znaczy, że znowu się nam nagranie zepsuło. Siemanko ludziska, tutaj Padcraft, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Padpaka. I na początku zaczynamy oczywiście z fanartem. Ten fanart pochodzi od użytkownika Spirol i Spirol, tak źle powiedziałem, Spirol. I został on do mnie nasłany, czy przysłany raczej, parę dni temu, więc bardzo dziękuję za ten fanart, bardzo mi się podoba, taki jakiś inny, fajnie tak rysowany. I pewnie zastanawiacie się, co robię u siebie w domku, a więc ostatnio byłem gdzieś jakoś tam. I zbierałem sobie kwiatuszki. O, jakiś golas. To jest chyba werewolf, tak mi się wydaje, czyli ten taki ziom wilkołak. Więc ostatni raz byłem właśnie jakoś tam, zbierałem sobie kwiateczki i zastanawiacie się pewnie, dlaczego jestem w domku. Wow, czyż to za lag był. Jestem w domku, gdyż zrobiłem coś poza odcinkiem. Nie było to nic dużego, ale przygotowaliśmy sobie tutaj leder. Zabiliśmy troszkę mandziów. I mamy sobie właśnie leder, który się nam przyda do zrobienia takiego większego armora. Czyli będzie wyglądać tak, niż taki. Ten jest taki brzydki, w ogóle mi się nigdy nie podobał, a tutaj jest z ledera. Jest taki fajny, załóżmy go, zobaczymy jak to wygląda. Nice! To mi się podoba, o wiele lepszy niż oryginalny. I co jeszcze zrobiłem, to przygotowałem sobie tutaj nasz, jak to się nazywa, wełenkę, żebyśmy mogli zrobić sobie nasz latający karpet cyary. Okej, tutaj ten. I jak to już zrobimy, to będziemy sobie go mogli tak rozkładać i tak dalej, a potem będą nam potrzebne coś, co zenchantuje nam to. No ale to znajdziemy może w jakiejś wieży, takiej może tam. I dzisiaj zaplanowałem, że właśnie wybierzemy się do takiej wieży, więc idziemy tam, ale najpierw wstąpimy do... Robi się ciemno? Nie, jest jasno, spoczko. Ale najpierw wstąpimy do takiej chatki czarownicy. Cóż to za lag był dziwny, nie wiem. Okej. Do chatki czarownicy, która jest... Rany, cóż to za lagi? Uspokójcie się! Okej, już chyba. Nie wiem. Nie wiem, co jest ostatnio z tym, ale na poprzednim nagraniu był taki lag dziwny jakiś. Taki jak teraz. What the fuck? I musiałem to wszystko ciąć i naprawiać i było naprawdę źle. Więc tam mamy chatkę czarownicy i tam sobie teraz pójdziemy. I mamy też tower. Więc będziemy sobie mogli coś wydobyć z niego i teraz ten nie jest podziemny, więc będę się mógł z tego wydostać dość szybko, mam nadzieję. I jeszcze wstąpimy do właśnie tutaj czarownicowego domku. Rany Julek, o co chodzi z tymi lagami, to ja nie wiem. I nas coś strzela i bije. Aligator. Jezu, co jest z tymi lagami? A! Gryzie nas. What the fuck? Co ty robisz? Zostaw mnie! OMG! O co chodzi z tym? Do cholerki. Nie mogę paść. Pom, 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 nie padam. Nie padam, nie dziś, nie dziś, nie padam dziś. Co mnie zabiło? Krokodyl! Jak? Jak to się stało? Nie mógł mnie zabić krokodyl, przecież jak... What? Nie ma sensu. Wszystko przez te brzydkie lagi, no. Naprawdę, nie wiem o co chodzi ostatnio, ale jakoś tak mam. I nie wiem, czy to jest właśnie ten program do nagrywania, czy też nie, ale jak tak mamy grać, to kupa. Znowu, brzydalstwo. Ale pójdziemy sobie teraz, uratujemy te itemki, mam nadzieję, i pójdziemy tam do tej czarownicy. Więc idziemy. Pani czarownico. Już do pani idę. Wow, a to co? Wow. To mi się podoba. Lodowy
Ej, tutaj... Jeżeli tutaj umarliśmy, to gdzie są nasze itemy? Halo? Ej, nie, no tutaj muszą być nasze itemy. Gdzie są nasze itemy? Itemy? Halo? Halo item? Halo itemki? Okej, nie ogarniam tego. Gdzieś muszą tu być. Tylko nie mówcie, że krokodyl zjadł nam itemy, bo to będzie przecież... dziwne. Dwa Ice Towery. Ale nice. Ej, ale coś nam chciało te itemki i nie wiem, gdzie one są. Okej, może tu. Tam pływają. Spoko. Mam nadzieję, że nas nie zje ten krokodyl znowu. Myślałem, że już nie będziemy mieli itemków. To by było słabo. Okej, oczywiście musimy... A ten armor wcale nas tak nie ochronił, jak myślałem, że będzie nas chronił, no. Trochę słabo, ale czekajcie, ustawimy sobie tutaj mieczor. To damy sobie na koniec, to damy tu i to damy tu. Tak, może być tak, a to tu. Okej. Więc idziemy sobie do tutaj witchowego domku. Mam nadzieję, że nas nie zabije drugi raz pani czarownica, ale ten krokodyl to było, no to było dziwne, muszę przyznać. Jest tam coś? Nie wiem, ale ja chcę tam wejść, więc sobie weźmiemy, zepsujemy trochę, nie, w wodzie nie, to będzie za długo. Zetniemy sobie drzewko. I teraz zrobimy sobie więcej drzewka i włazimy tam, bo to mi się podoba. Jeszcze nie byłem nigdy w takim domku. Taki nad wodą i w ogóle fajny, naprawdę. Okej, i co mo... Co? Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak jestem w domkach z czarownicami, to nie ma czarownic, a te Ice Towery mi się podobają jak nic. Tam będziemy iść kiedyś na pewno, bo kurde, a już myślałem, że to krokodyl. Kto żółwiki? Ej, słyszę krokodyla chyba. Right. Idziemy tam, ziomki, do tego towera fajnego. W sumie są dwa towery, tego się nie spodziewałem, ale okej. Okay. Czemu one są w wodzie? To mi wcale nie pomaga. A, bo tutaj był ten, co ja chciałem do niego iść. Okej, spoko. Myśmy to przeszli jakoś. To jest delfin. Wow, myślałem, że rekin. Rany. Okej. Coś co chwilę nam tu sapie jakoś tak dziwnie. Mi się to wcale nie podoba. Okej, idziemy do tego towera. Robi się ciemno, co mi się nie podoba w ogóle. Ale spróbujemy przynajmniej wyciągnąć jakieś... O, ty mnie nie bijesz, mam nadzieję. Wiecie co? Zrobimy sobie taką dróżkę. Pom, 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 pom. Dróżkę robimy sobie. Mam nadzieję, że nam starczy. Okej. Okay. To jest pirania chyba. What? Już idą do mnie, no nie. Chodź tu, brzydalcu. No nie, nie strzelaj do mnie, ziom. Nie. Woda i to wszystko mi się w ogóle nie podoba. Okej, weźmiemy ich od... pod wodą. O, chodź do mnie, chodź. Ty też. Okej, i włazimy tam. Kurczę, może nie wejdziemy tam, bo jest nich od cholerki. Jeszcze zeskakują na mnie ninja zombie z góry. No chyba nie. Nie mam zamiaru padać, chodźcie do mnie. No, come on. Dawaj, chodź. Tam chyba coś nam pływa, jakiś znowu rekinos czy coś. Nie, to pająk. Pływający pająk, spoko. Okej, trzeba coś zjeść, ziomy. Już tak jakby wybiliśmy tam troszkę. To pójdziemy i spróbujemy ich tam ogarnąć, co tam mamy. Okej, chodź tu, zombiaczku. Zabijecie moim przedłużonym mieczem. Patrzcie, jeszcze chyba on... Dlaczego one tam skaczą stamtąd? Czemu jesteście ninja? Jezus Maria, ten jeszcze strzelać będzie. Chyba ich coś pogięło. Zostawcie mnie, nie! Nie. Jak ja nienawidzę tych, co strzelają z łuku. Przydałby mi się też w sumie łuk, żeby go zabić. Ale wiecie co? Ja myślę, że pójdziemy sobie do domku i tutaj wrócimy. Za chwilę, Jezus Maria. Elektryczny creeper! Elektryczny creeper i... wszystko! Wszystko idzie na mnie, no chyba...
sobie jaja robicie, jeszcze pirania. Nie. Tak właśnie jest, jak się w nocy. Co to jest? Nawet na to nie chcę patrzeć. Wszystko za mną leci, wszystko za mną leci, tralalalala. Zostaw mnie, creeperze. W sumie strasznie dużo creeperów. Goblin! Chyba sobie jaja robisz, what the fuck? Domku, chodź do mnie, błagam, uratuj mnie. Domek. Rany Julek, ziomki, my musimy naprawdę zrobić sobie kopalnię pod tym domkiem i wykopać coś, bo to jest masakra. O co chodzi? Tyle tych creeperów, what, dirtowe creepery, wszystko, nie. Domek. Mój kochany domek. I teraz można powiedzieć, że nie ma... Co? Potworki są dookoła, ja wiem, ale śpi, no. Przecież tutaj się nie zrespią. Halo. Idziemy sobie na nasz punkt obserwacyjny i popatrzymy creeperki. Spider creeper, what the fuck? Co my mamy tutaj za mody nawgrywane? Masakra. Strasznie hardkorowe jest, wiecie to? Zastanawiam się nad wpisaniem komendy, która zrobi tak, że nie będziemy tracić itemków. Ktoś z was mi to powiedział ostatnio, tam żeśmy umarli od tego brzydkiego krokodylka. Czy aligatora, czy coś. Okej, okay. Umięśniony piesek. Co to jest? Okej, to mi musi ktoś powiedzieć, co to jest, bo ja... Nie mam pojęcia. Kręcące się... Wyglądają jak, kurczę, jakieś... te takie kostki z portala dwójki czy coś. O co chodzi? Okej, może już mogę iść spać. Jezus Maria, patrzcie, ile goblinów. No to chyba miejsce na domek nie było zbyt dobre. Okej, cofam to. Pójdziemy sobie tutaj do naszego starego... Dobrego. Może nie dobrego w sumie towera, ale tutaj żeśmy zaczynali. I mam nadzieję, że nas... O, patrzcie, widzicie, tak działa. Teraz przynajmniej wam pokażę, jak działa ta właśnie lina. Bardzo fajna. Okej. Wygląda dość bezpiecznie. Chyba. Serio, takie itemki. Okej, spoko. Widzicie? Możemy się wbijać teraz właśnie tą linką do góry. Pójdziemy sobie w dół. I ogarniemy tutaj w takim razie. Powracamy w takim razie do starego naszego Battle Towerka, gdzie nas może nie zabiją, tak jak w tych innych. Musimy rozwalać szybko to. Chodź. Zapomniałem, że mam pod jedynką to i... To jest trójka. Muszę zamiast scrollem naciskać w to, co my tu mamy. Tu nic nie ma. Spoko. W sumie nie do końca spoko, no ale... Okej, idziemy w dół. O Jezus Maria. O, on miał mój stary długi miecz. Spoko, i gdzie on spadł? Na dół? Okej. Dobra, idziemy w dół. I teraz możemy się na luzie stąd wydostać. Strasznie dużo tych, co strzelają z tych łuków. No cóż... Damy radę jakoś. Trójeczka. Rozwalimy to. I rozwalimy to, żeby ich już nie było. Wow, a ten ma mój jeszcze starszy długi miecz. Spoko. No spoko. I co mamy? Glas. Takie troszkę nie bardzo przydatne są te itemki, ale... No ale no cóż. Myślę, że tutaj skończymy ten odcinek. Ja pójdę, wrócę się do domku. Zbiorę sobie może te tutaj... Albo nie, to zbierzemy w następnym odcinku. Spróbuję może poza odcinkiem, o ile chcecie, albo mogę to z wami zrobić. Wykopiemy sobie rzeczy takie jak tam żelazo i tak dalej, bo naprawdę się nam przyda jakiś armor, żebyśmy mogli pójść do tych lodowych, czy do tam jakiegoś innego towera, bo są naprawdę hardkorowe. Więc to by było na tyle. Jestem Padcraft, mam... Okej, gdzie jest mój mieczor najlepszy? Okej, ja byłem Padcraft i to był Padpack odcinek, nie wiem który, ale mam nadzieję, że się wam spodobał, troszkę nieogarnięty, bo naprawdę nie mamy jeszcze dobrych itemów, ale mam nadzieję, że się wam spodobał i do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się, cześć!